Moi drodzy, Elden Ring. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demonidias i zapraszam na materiał, w którym chciałbym wam przedstawić moje pierwsze wrażenia właśnie z Elden Ring, ale także nie zabraknie w tym filmie takiego podsumowania tych najważniejszych informacji odnośnie gry. Postaram się, żeby tutaj w tym materiale nie było jakichś spoilerów, a po prostu chcę wam opowiedzieć o mechanikach, o różnych rozwiązaniach, o tym, czego po prostu możecie się w grze spodziewać, ale też będą, myślę, że dość cenne wskazówki, także oglądajcie, a jeśli film wam się spodoba, nie zapomnijcie też o zostawieniu kciuka w górę, będę bardzo wdzięczny za każdego lajka, także zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ już niebawem, już za 2 tygodnie, ruszamy z pełnoprawną serią Zagrajmy w Elden Ring na kanale. A tymczasem zacznijmy film. Chciałbym rozpocząć ten film od takiego solidnego przedstawienia wam tematu świata w grze, dlatego że moim zdaniem jest to po prostu największa, absolutnie największa zmiana względem poprzednich gier od studia From Software. Tutaj mówimy oczywiście o formule Souls-like. Jest to też zmiana, która nie ma co ukrywać. Sądząc po waszych komentarzach, czy po Twitterze, czy generalnie po ocenach społeczności Soulsowej, budzi najwięcej takich, nie powiedziałbym, że kontrowersji, ale obaw. No i po prostu chciałem wam powiedzieć, co ja o tym wszystkim myślę. Po pierwsze, świat w grze jest faktycznie otwarty. To nie jest, słuchajcie, żadna iluzja. Mamy tutaj do dyspozycji naprawdę gigantyczny obszar, który oczywiście też sobie w jakiś sposób musimy odblokowywać, w tym sensie, że możemy na przykład mieć, no powiedzmy, naturalną jakąś taką przeszkodę w formie jakiejś blokady, którą sobie będziemy musieli w jakiś sposób otworzyć, ale też na przykład możemy trafić na terytorium, gdzie biegają niedźwiedzie, które są po prostu szybsze nawet niż nasz wierzchowiec i będą nas zabijały na hita lub może maksymalnie na 2 uderzenia. Także trzeba po prostu być tutaj jak najbardziej czujnym tego, dokąd lecimy. Natomiast warto powiedzieć, że sam w sobie ten świat w Elden Ring, mimo że takiej swojej, wiecie, otwartości, to nie jest nudny. Mamy zawsze, ale to zawsze coś ciekawego w tle, do czego możemy dążyć, do czegoś, co wiecie, po prostu nas przykuje naszą uwagę. A także podczas samej eksploracji mamy też mnóstwo pobocznych aktywności i ukrytych ścieżek do lokacji. Na przykład idąc lasem możemy zauważyć, że gdzieś jest jakaś taka ukryta za krzakami jaskinia, możemy gdzieś znaleźć jakieś takie też strugi po prostu powietrza. Jak tam sobie skoczymy, to na przykład nas wyrzuci na jakąś górę, która wcześniej normalnie byłaby zupełnie niedostępna. Jest sens po prostu kombinować. Do niektórych miejsc możemy wejść tylko za pomocą na przykład podwójnego skoku na naszym wierzchowcu, więc ten torrent będzie jak najbardziej, słuchajcie, mega wykorzystywany do tego, aby pokonywać różnego rodzaju przeszkody, które, tak wiecie, jakby spojrzeć z perspektywy Dark Soulsowej, wydawałyby się całkowicie nie do sforsowania. Tutaj możemy też trafić, słuchajcie, nie tylko do jakichś takich pobocznych tuneli, do jakichś takich, wiecie, lochów, w których na końcu będzie czekał na nas jakiś boss z naprawdę fajną, swoją drogą, często nagrodą, na przykład jakąś tą bronią, ekwipunkiem, czy po prostu masą run, czyli odpowiednikiem dusz, ale też możemy trafić na przykład do nieco bardziej zaawansowanych lokacji, na przykład do jakiegoś fortu, na końcu którego też właśnie będzie czekał jakiś boss, czy też z pozoru, powiedzmy, jakiś taki zapowiadający się na nic ciekawego tunel okaże się tak naprawdę tunelem wejściowym do gigantycznej kopalni, do której dostaniemy się po prostu zjeżdżając windą, a tam w środku czeka na nas całkowicie nowa lokacja, której nie powstydziłby się żaden Dark Souls. A to wszystko jest naprawdę niesamowicie łatwe do przegapienia. Także to jest piękne. Poza tym podczas eksploracji świata możemy też właśnie zajmować się samym światem. To znaczy zbieramy tutaj różnego rodzaju składniki, nie tylko mam tutaj na myśli skarby, ale chodzi mi konkretnie o na przykład jakieś owoce z krzaków, jakieś pozostałości, jakieś kamienie z ruin i tak dalej. Wszystko to, co będzie przydatne do właśnie też nowości, czyli do tworzenia własnych przedmiotów. Tak, w Elden Ring jest crafting, to już też pokazywałem w tych materiałach z testów przedpremierowych gry, ale tak, warto też w tym materiale o tym powiedzieć, jeżeli ktoś tamtego na przykład nie oglądał. No słuchajcie, podczas eksploracji tego świata mam takie wrażenie, że po prostu zawsze jest dokąd iść. I trochę mnie to przeraża, szczerze, że jeżeli będę chciał sobie wyzbierać tutaj wszystkie takie bardziej istotne po prostu rzeczy, bo ja nawet się nie łudzę, że wszystko wyzbieram, to nie ma opcji, słuchajcie, to tylko jest za dużo, nie? Żeby to na jednym takim sensownym i interesującym podejściu wszystko wyzbierać, ale po prostu na pewno będziemy wiele, ale to wiele razy wracali do tych lokacji, żeby wyzbierać skarby, które gdzieś tam już sobie zostały. No po prostu zawsze jest coś do roboty. Czy to możemy, wiecie, przekraść się przez jakieś ruiny, nie, czy
po prostu szukając jednej jakiejś ukrytej rzeczy, którą gdzieś tam w oddali widzimy, trafimy na dwa kolejne przejścia i dwie nowe lokacje na przykład, nie? To jest absolutnie piękne. Podczas eksploracji, słuchajcie, taka rada ode mnie, zwróćcie uwagę na to, aby podchodzić do każdego takiego mniejszego złotego drzewka. Te wielkie takie złote drzewa, które widzicie w tle często w materiałach z Elden Ring, też są istotne. No ale szukajcie małych, ponieważ tam możecie znaleźć cenne zasoby, którymi ulepszycie po prostu swoje butelki do leczenia. I to tak wiecie, na stałe, tak jakbyście na przykład Estusa ulepszyli. Ale też podczas eksploracji zwróćcie uwagę na taką bardziej artystyczną stronę Elden Ring. I tutaj wcale nie mam na myśli tego, żeby patrzeć i podziwiać krajobrazy. Oczywiście to też warto robić, ale szukajcie obrazów. Słuchajcie, to jest taka, mam wrażenie, nowa znajdźka po prostu w grze, która też zawiera pewne elementy po prostu historii. Te obrazy mają swoje opisy, jak sobie wejdziecie w ekwipunek, także warto na to zwrócić uwagę podczas przemierzania świata, że do obrazów podchodzimy, sprawdzamy, czy możemy je podnieść, bo potem możemy żałować i to naprawdę srogo, bo kilometrów do robienia w grze będziemy mieli co niemiara. No ale też właśnie warto powiedzieć, że ten świat jest podzielony na taki, jest taki, ma charakter trochę dualistyczny, nie? Mamy z jednej strony otwarty świat, bardzo otwarty świat, w którym po prostu, tak jak mówiłem, przemierzymy masę kilometrów podczas eksploracji, zbierając kolejne fragmenty mapy, która też nam ułatwia eksplorację. Co do mapy, zwróćcie uwagę, często na mapie świata takie filary powinny być zaznaczone i tam właśnie najprawdopodobniej będzie czekała na Was mapa. Jeśli chcecie znaleźć mapę, z mojego doświadczenia podróżujcie głównymi ścieżkami, a na pewno traficie do takiego odpowiedniego filaru, gdzie znajdziecie kolejny fragment mapy. Także to jest potwierdzone info. Możecie też oczywiście podczas eksploracji trafić na okazjonalnych minibossów lub bossów, którzy też czasami pojawiają się totalnie niespodziewanie. To znaczy, możecie ich nawet nie widzieć na początku, a gdzieś tam faktycznie zaraz jakiś boss na was wyskoczy, powiedzmy sobie, w dużym uproszczeniu. Piękna jest też po prostu ta to spojrzenie na eksplorację świata, gdzie wiemy, że hej, możemy teraz skakać, więc gdzie nawet koniem nie wiedziemy, naszym wierzchowcem, no to możemy po prostu gdzieś wskoczyć na jakąś belkę, z której możemy przedostać się na kolejną platformę i tam na przykład zabić przeciwnika i zdobyć skarb. No to jest coś po prostu świetnego. Natomiast tak mówimy o tym podwójnym charakterze świata, nie? No z jednej strony jest taki właśnie otwarty świat, jak tutaj opowiadam od paru minut. Natomiast z drugiej strony mamy też takie właśnie mniejsze lokacje, jakieś poboczne lochy, które przypominają trochę coś na zasadzie lochów kielicha, tylko że nie są jakby losowe, tylko sobie wchodzimy, przemierzamy tak w takim po prostu Dark Soulsowym stylu, nie? Niedługo będziemy mogli mówić, że w takim oldschoolowym stylu, ale tak, przechodzimy sobie lokacje, oczywiście, które ma tam jakieś tam, wiecie, rozgałęzienia i tak dalej, jest jakiś tam wybór, no ale to jest bardziej jakaś taka zamknięta lokacja. Dark Soulsowa, bardzo bym to powiedział, to jest świetne określenie. No ale możemy też po prostu trafić do ogromnej takiej lokacji, do na przykład Wielkiego Zamku. I to totalnie się nie różni niczym moim zdaniem, jeżeli chodzi o konstrukcję od Dark Soulsów, nie? Także z jednej strony eksplorujecie sobie otwarty świat, który wcale naprawdę moim zdaniem nie jest nudny, a wręcz przeciwnie, zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Myślałem, że to podróżowanie będzie bardziej nużące, a wcale takie nie jest. Co chwilę coś się dzieje, autentycznie, sami zobaczycie. I z drugiej strony mamy też klasyczne Dark Soulsowe czy Bloodborne'owe, no po prostu From Software'owe lokacje, które są zamknięte, są też naprawdę monumentalnych rozmiarów, w których możecie spędzić dosłownie godziny, natrafiając na różnych porąbanych przeciwników, którzy potrafią na przykład, nie wiem, wirować w powietrzu i teleportować się do was w sekundę. Znaczy, tak wiecie, korzystają z wiatru i szarżują na was. Naprawdę, ten rycerz, którego widzicie, jest przerażający. Także, jak go zobaczycie, to lepiej skradajcie się i wykorzystujcie właśnie nowe mechaniki Elden Ring. A co, słuchajcie, z klimatem w świecie? Tak już kończąc ten przydługi temat świata w grze, ale moim zdaniem kluczowy. Bo dużo osób też narzekało, że kurde, tu jest tak jasno, ta gra jest taka cukierkowa. To jest dziwne, to w ogóle nie przypomina gier od From Software. No, słuchajcie, gra jest kolorowa, jeżeli gramy za dnia. Ale mam wrażenie, że te niektóre osoby zapominają o tym, że Elden Ring ma cykl dnia i nocy, więc nie ma co trochę, moim zdaniem, pochopnie oceniać gry i klimatu po tym, jak ktoś zobaczy na przykład daną lokację tylko w dziennym wydaniu i to jeszcze w trailerze, a nie grając samemu. Jeżeli sobie na przykład, wiecie, macie ochotę, żeby gra była bardziej mroczna, siądźcie sobie przy punkcie łaski, czyli odpowiedniku takiego ogniska i po prostu ustawcie sobie porę dnia, na przykład nocną.
i problem znika. Gwarantuję wam, że wtedy klimat jak najbardziej jest. Mimo to i tak są lokacje, które same w sobie są już, wiecie, zamknięte, jakieś lochy i tak dalej, są po prostu domyślnie naprawdę ciężkie, z ciężkim klimatem, mroczne i przeprawiające o dreszcze, także sami przeciwnicy również, ich design jak najbardziej tutaj zdaje egzamin, moim zdaniem. Także weźcie to pod uwagę oczywiście, że warto też zastanowić się, jak taka lokacja może wyglądać w nocy na przykład. Czy ten cmentarz, który widzimy za dnia, przypadkiem nocą nie zyska jakiegoś pazura, nie? Słuchajcie, w samym świecie też, powiedziałem o punktach łaski, ale o tym za moment, mamy też, słuchajcie, coś istotniejszego niż punkty łaski czasami. Mianowicie mamy różnego rodzaju portale. Tego również nie brakuje i możemy dosłownie w kilka sekund znaleźć się na naprawdę odległym jakimś obszarze mapy, którego na przykład jeszcze nie mamy, wiecie, odkrytego, nie mamy fragmentu mapy, nie wiemy, co tam się dzieje, nie wiemy, czy damy sobie radę z przeciwnikami, ale możemy podjąć takie ryzyko i poeksplorować sobie jakiś zupełnie inny obszar. Często o zupełnie innych przeciwnikach, o zupełnie jakimś innym nastroju. Na przykład możemy wylądować na bagnach. Tak, słuchajcie, tutaj potwierdzam, bagna w Elden Ring jak najbardziej istnieją i są frustrujące. Są frustrujące, ale generalnie to, co tam zobaczycie, ci przeciwnicy, to są tak porąbane kreatury, że no jest to coś, co nawet jakoś wynagradza, powiedzmy, to, że jesteśmy na bagnach, które tak często też spowalniają naszą postać, więc jest super. Natomiast mówiłem, że powiem jeszcze o punktach łaski. To są generalnie takie odpowiedniki ognisk. Nie błądzimy po prostu też od jednego do drugiego, bo jeżeli jesteśmy przy jednym punkcie łaski, to mamy taką delikatną, subtelną taką smugę, która nas prowadzi do kolejnego punktu łaski. No i wtedy możemy sobie za nią podążać, zapamiętamy, w którym kierunku ona tam wiała, bo później ona znika, no i lecimy sobie do kolejnego i tak sobie możemy odkrywać kolejne takie, powiedzmy, ognisk w cudzysłowie. Odpoczynek oczywiście, respi wrogów, więc jak tutaj From Software rozwiązało kwestię otwartego świata i wiecie tego, że hej, może warto byłoby trochę dłużej poeksplorować, albo także jeżeli wybijecie jakąś grupę przeciwników w otwartym świecie, to macie szansę po prostu na to, że akurat ta grupa nagrodzi was regeneracją waszych butelek do leczenia. Także to jest świetne. Słuchajcie, tak podsumowując mój długi naprawdę wywód, świat w Elden Ring jest naprawdę ogromny, jest wręcz kolosalny i jest co robić. Zaufajcie mi, nie będzie źle. No ale jak w końcu jest z tym poziomem trudności w Elden Ring? Ponieważ być może zastanawiacie się, czy ten pomysł otwartego świata to jest dobry pomysł? Czy ta koncepcja sprawdza się w formule Soulsowej? I czy ten poziom trudności nie jest zbyt niski? Lub być może nie jest zbyt, wiecie, wysoki dla osób, które dopiero chcą rozpocząć grę? Moje zdanie jest takie, że poziom trudności w Elden Ring przynajmniej na początku sprawia takie wrażenie, że jest bardzo dobrze niezbalansowany. Słuchajcie, bardzo absurdalnie to brzmi, zdaję sobie sprawę, ale już tłumaczę, o co mi chodzi. Chodzi o to, że moim zdaniem osoby, które dopiero co zaczynają grę w produkcję From Software i chcą zacząć ten Elden Ring, mają świetną okazję, aby po prostu nauczyć się tej gry, ponieważ początek jest naprawdę spokojnym. To jest takie fajne wprowadzenie do świata. Nie mówię, że za rączkę czy coś takiego, nie jest jakoś tam, wiecie, tak łatwo, że wystarczy stać w miejscu i atakować. Nie, ale jest to naprawdę taki, moim zdaniem, naprawdę adekwatny poziom, żeby nauczyć gracza tych podstawowych mechanik. No ale szybko właśnie się to zmienia. I chodzi o to, że na przykład w otwartym świecie, jak jesteśmy, to szczerze mówiąc, moim zdaniem przynajmniej, z mojej perspektywy, dużo tych przeciwników na początku nie stanowi jakiegoś wielkiego wyzwania. Ale już z kolei, też w tym samym świecie, możemy mieć pecha i natrafić na grupę, gdzie na przykład wystarczy jeden jakiś wykokszony rycerz. No i ten rycerz robi już taką różnicę, że na przykład zaszarżuje na naszą postać i zabije nas na 2-3 hity. No i to już jest problem, nie? I tutaj świeżak na przykład polegnie. Natomiast najważniejsze jest to, żeby się nie zniechęcać, żeby grać ostrożnie. Mamy do dyspozycji chociażby wierzchowca, który powoduje, że na spokojnie od większości przeciwników, od większości zagrożeń i starć możecie po prostu uciec. Nawet w niekonwencjonalny sposób, możecie, nie wiem, skakać po dachach. No tutaj tak naprawdę musicie przestawić całkowicie swoje myślenie, które macie na przykład z Dark Soulsów, że tu możecie prawie wszędzie wbić się. Czasami to wygląda dziwnie, czasami nie, ale warto próbować. No ale z drugiej strony też powiem, to jest dla mnie wielka niespodzianka. Mam wrażenie, że bossowie poboczni są prostsi
I naprawdę są łatwiejsi do pokonania niż bossowie fabularni, których musimy zabić, aby progresować dalej fabularnie w grze. Czyli niż ci bossowie obowiązkowi do ukończenia gry. I to może się wydawać dziwne, bo to jest trochę odejście od takiej formuły w Soulsowej, w której to było tak, że zazwyczaj ci poboczni to są na zasadzie takiej, że okej, może ktoś się zniechęci, podda tego bossa, ale grę ukończy. A tu jest odwrotnie. I wydaje mi się, że wynika to trochę z tego, że twórcy chcą, aby większy procent graczy ukończył tę grę, ale przy jednoczesnym nieobniżaniu poziomu trudności, żeby nie zawieść fanów serii. Wiecie, możecie na spokojnie sobie pozabijać prostszych jakichś tam przeciwników, bossów. Szczerze, ci bossowie, to poboczni, początkowi, to bardziej sprawiają wrażenie jakichś takich, wiecie, silniejszych mobów, minibossów. Zresztą widzieliście w mojej pewnie serii z testów przedpremierowych, no o tym właśnie mówię. Tylko, że to też się z czasem zmienia, nie? I właśnie to jest bardzo fajne, więc możecie też sami po prostu wsiąknąć w grę. Ja powiem szczerze, że podczas tam przykład też eksploracji takim fajnym wskaźnikiem są na przykład zjawy, które mogą wam pomóc odkryć nieco takie, powiedzmy, bardziej ukryte jakieś przejścia, czy też mogą podzielić się nawet z waszymi, znaczy swoimi przemyśleniami. Są to po prostu takie zjawy NPC, których jakby co nie można zabijać. To taka, słuchajcie, rada z mojej strony. Inną radą, jeżeli chodzi o Elden Ring, jest definitywnie to, abyście, jeżeli walczycie w zwarciu, to spróbowali wziąć miecz w dwie ręce. Robi się to dość pokracznie, ponieważ mamy, wiadomo, skakanie, mamy konia, mamy mnóstwo przycisków do ogarnięcia, więc musicie przytrzymać trójkąt. Jeżeli gracie na PlayStation, jak nie na Xboxie, to ten przycisk u góry, chyba Y, i wtedy R1 lub też RB. No i wtedy po prostu bierzecie broń w dwie ręce i jak już ją weźmiecie, to próbujcie czasami niektórych ataków unikać po prostu pod skokiem, a najlepiej to jak traficie na plecy przeciwnika i po prostu podskoczcie. Skoczcie po prostu i uderzcie mocnym atakiem. Gwarantuję wam, że tego typu strategia sprawdza się na naprawdę wielu przeciwnikach. Jest to atak, który zabiera ogromnym stopniu po prostu postawę, wytrąca z równowagi przeciwników, również bossów, robi ogromne obrażenia i to jest naprawdę coś fajnego, co się sprawdza właśnie podczas jakichś trudniejszych starć. Oczywiście podczas też eksploracji możecie trafić na wrogów, na których ta metoda nie zadziała, także to nie jest uniwersalne. Jak zobaczycie rycerza, który właśnie, tak jak mówiłem, korzysta z umiejętności wiatru, to uciekajcie, albo skradajcie się i go zabijcie po cichu. Natomiast tak w świecie zauważycie takie dziwaczne robaczki, które mocno sygnalizują swoją obecność dźwiękiem, to podejdźcie sobie do nich, zabijcie ich, bo to są takie, powiedzmy, odpowiedniki kryształowych jaszczurek z Soulsów. Tylko że te akurat robaczki, żuki gnojarze, z tego co kojarzę, no to po prostu mają w sobie kolejne użycia butelki. Także to też jest bardzo fajny pomysł. Mamy dwa takie rodzaje robaczków. Jedne żuki nam dają regenerację butelek, które nam zwracają zdrowie, a inne zwracają nam po prostu manę. Jeśli chodzi o sam świat też, taka rada, no to nie każdy boss jest poprzedzony mgłą, także uważajcie podczas eksploracji, bawcie się dobrze i weźcie to na pewno, słuchajcie, pod uwagę. Moi drodzy, myślę, że w tym materiale, który przygotowałem dla was tak przedpremierowo z Elden Ring, to by było na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jeżeli jest coś jeszcze, co chcielibyście usłyszeć, coś was frapuje, to piszcie proszę w komentarzach poniżej, postaram się jak najbardziej odpisywać. Też wiadomo, starajmy się jak najbardziej bezspoilerowo, jak ktoś coś gdzieś tam widział, to nie wspominajcie, tak jak ja tutaj bez jakichś takich wielkich konkretów to wszystko opowiadam. Jak ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam do obejrzenia mojej właśnie takiej miniserii Zagrajmy w Elden Ring przedpremierowo, chodzi o tam testy takie były sieci, no i na szczęście dostałem się do tego i akurat nagrałem sobie taką kilkunastu odcinkową serię z Elden Ring z pierwszych części, z pierwszych lokacji, także
Zapraszam jak najbardziej do jej obejrzenia, jak ktoś ma ochotę zobaczyć już trochę więcej. A tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie, komentujcie, bądźcie na bieżąco oczywiście dzięki temu. Zapraszam też na mojego Instagrama Demonidias Live, link macie w opisie. Czy też na Twitcha, na którym odbywają się streamy. No i cóż, moi drodzy, za 2 tygodnie ruszamy pełną parą z serią z Elden Ring. I mówię to autentycznie, pełną parą, ponieważ planuję w 5 dni od premiery opublikować 50 odcinków z tej właśnie gry. Także będzie się działo na kanale. Do usłyszenia i do zobaczenia. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.